zaprezentuję teraz ostatniego wykonawcę tegorocznego konkursu. Będzie to Nina Kodorska z Reszla. Nina zaśpiewa Dziwny jest ten świat i na językach. Wielkie brawa. Będziemy przechodzić do tej części, na którą wszyscy uczestnicy czekają od samego rana tak naprawdę, czyli do ogłoszenia wyników, werdyktu jury. A teraz nie wiem, czy jest na sali jeszcze Norbert Kaczan z Gazety Wyborczej. Ja tu przy okazji poproszę Radka Bieleckiego z Gazety Lidzbarskiej. Nie będziecie się bić, nie będziecie się bić. Ci panowie wręczą nagrodę dziennikarzy. Nie ma Norberta, jest Radek. Moi drodzy, tę nagrodę... jest Norbert. Duże brawa. To nasi patroni medialni. Uwaga, Radku, przeczytasz czy Norbert przeczyta? Dobrze. Więc nagrodę dziennikarzy w trzecim ogólnopolskim przeglądzie piosenki dziecięcej i młodzieżowej Kryształowa Nuta w Lidzbarku-Warmińskim otrzymuje Nina Kodorska. Nina Kodorska z Reszla. I panowie, nagroda jest ciężka, także trzeba będzie pomóc dla Niny. Dlatego jest ich dwóch, dokładnie. Duże brawa, moi drodzy.
jeszcze ja bym chciał ten, ten jak mam. Dziękuję. Poczekaj, Nina.